Dziś powiem Ci o następnym sposobie i o następnym konkursie filmowym. Zostań ze mną, jeśli chcesz posłuchać. Ostatnio mówiłam o projekcie filmowym, międzynarodowym projekcie Cinema Triangulaire, w którym brałam udział 2 lata temu jeszcze wraz z moimi uczniami, ale okres pandemii troszeczkę pokrzyżował nam plany i się skończyło. Nazywam się Agnieszka Jasek-Łata i jestem nauczycielem i trenerem języka niemieckiego. Od 25 lat nauczam tego języka. Czuję się w tym bardzo dobrze i pewnie. I moją misją jest pomoc, motywowanie w nauce języka niemieckiego. I dlatego opowiadam Ci o mojej pasji, o mojej motywacji, o tym, jak ja podążam w tym języku, w nauczaniu tego języka. Podczas pandemii było ciężko. Widzieliśmy się tylko z uczniami online, widzieliśmy się, to dużo powiedziane. Słyszeliśmy się, albo ja mówiłam tak jak teraz. Może nie byłam widoczna, byłam słyszana, chyba że jakiś mikrofon nie działał, albo ktoś tam coś jeszcze miał do roboty, albo wstawał. A ja sobie mówiłam. Ale niektórzy mnie słuchali i teraz, gdy spotkaliśmy się już na żywo, jakieś tam efekty są. Cieszymy się wspólnie, cieszymy się razem, że możemy się zobaczyć. Niektóre klasy cieszą się bardziej na wizji, na live'ie. Możemy się wzajemnie usłyszeć. Mogłem w końcu napisać coś na tablicy, wytłumaczyć. Uczniowie powtarzają małymi kroczkami, ale idziemy do przodu. Zawsze jakieś efekty są. I podczas pandemii oczywiście ja sobie szukam zawsze jakiejś motywacji, jakichś sposobów do tego, aby zmotywować moich uczniów. I tak przeglądając internet znalazłam ofertę Goethe-Instytut Krakau, ofertę konkursową. Goethe-Instytut Krakau wystosował taką ofertę konkursu filmowego pod tytułem Deng. Głównym celem tego konkursu było motywowanie do rozwoju kompetencji językowych w sposób bardziej innowacyjny i kreatywny. Uczniowie mieli pokazać, że rozwijają swoje kompetencje społeczne, językowe oraz mieli zaprezentować wyniki swojej pracy szerszej publiczności. A może jeszcze odkryją przy tym talenty aktorskie. Moi uczniowie oczywiście odkryli te talenty aktorskie. Bardzo byłam z nich dumna. Spotkaliśmy się w czasie pandemii. W sumie cały tydzień był poświęcony na nakręcenie filmu. Wcześniej jedna uczennica napisała scenariusz, druga go przetłumaczyła na język niemiecki. Ja naniosłam poprawki, wygładziłam troszkę, ponieważ uczniowie jeszcze nie mieli takiej praktyki w kręceniu, w tworzeniu filmu. Dlatego też ja po swoim wcześniejszym projekcie musiałam troszkę naprawić i troszkę poprawić ten scenariusz. Ale wyszło rewelacyjnie. Później musieliśmy rozdzielić role, nauczyć się tych ról. No i filmowanie. Filmowanie troszkę czasu nam zeszło, ale mieliśmy dobrych scenarzystów i dobrych reżyserów. No o montażyście nie wspomnę. Montażysta wszystko skompresował, zrobił z tego film i film został wysłany. No ale dobrze, na pewno jesteście ciekawi, jaki był tytuł tego projektu. Tytułem było Babciu, jak robi się dżem truskawkowy? Gotowanie na ekranie. Po niemiecku ten tytuł brzmiał Oma, wie wird eine Erdbeer Marmelade gekocht? Online gekocht. I według relacji jednej z uczennic, która była jednocześnie autorką scenariusza, takie zdanie. Konkurs miał na celu udowodnić, że mimo pracy zdalnej można uskuteczniać coś naprawdę ciekawego, a przy okazji poznać i wykorzystać język niemiecki jako narzędzie do komunikacji. Wszyscy byli naprawdę bardzo zadowoleni nad pracą. Praca przebiegała ciekawie. Faktycznie zrobiliśmy ten dżem truskawkowy. Najtrudniejsze chyba były te role po niemiecku, wiecie. To jest ciężko tak sobie stanąć przed kamerą i mówić nagle po niemiecku. Człowiek się stresuje mówiąc po polsku. A po niemiecku, gdy zaczynamy się dopiero uczyć, no to jest troszeczkę
troszeczkę stresu. Lampenfieber, to się nazywa po niemiecku, to jest trema. Ale to byli uczniowie klasy drugiej i montażysta z klasy trzeciej. Poradzili sobie naprawdę wyśmienicie. Jestem naprawdę bardzo dumna z moich uczniów. To był bardzo krótki czas nauki. Pierwszy raz przed kamerą stali, no i jeszcze język niemiecki i tworzenie filmu. Długo czekaliśmy na rozstrzygnięcie konkursu. Nie zdobyliśmy żadnej nagrody. Nagrodą główną był wyjazd kulturalny z programem kulturalnym do Krakowa. Nie zdobyliśmy tego, zdobyliśmy tylko dyplomy, ale ja już mówiłam na samym początku, że to nie jest ważne, żeby zdobyć tą nagrodę. Ważne jest, że spotkaliśmy się razem, że mogliśmy stworzyć jakiś produkt, że mogliśmy się wspólnie bawić. Przede wszystkim, co było dla mnie najważniejsze, że uczniowie zaczęli mówić po niemiecku. Kilka zdań wypowiedzianych w formie filmu potrafili powiedzieć i byli oni z tego dumni, zadowoleni, a ja tym bardziej. Zawsze takie rzeczy motywują mnie bardzo do działania i wyszukuję sposobów do tego, ażeby zmotywować uczniów do tego, żeby się uczyli. Wszyscy ci, którzy się ze mną spotykają i chcą się uczyć, uczą się nawet jak nie chcą, nawet jak kiedyś nie chcieli. Zmuszałam ich trochę, bo wiecie, w szkole są oceny i te oceny no ja muszę stawiać, a uczniowie muszą otrzymywać. Tutaj, kiedy chcę uczyć Ciebie, nie potrzebuję żadnych ocen, Ty też nie potrzebujesz. Tutaj liczy się efekt. W szkole też liczy się efekt, zawsze to powtarzam, efektywnie. Ja jestem konsekwentna w swoim działaniu i kocham uczyć i dlatego robię to z pasją. To jest jedna z moich pasji. Dlatego też różne sposoby, narzędzia wykorzystuję do tego, innowacje, kreatywność, ażeby przekazać uczniom swoją wiedzę. Nie tylko uczniom, tym, którzy chcą się uczyć. Szukam sposobów, ażeby wychodziło to jak najlepiej. Dlatego też jestem niezmiernie dumna z efektów mojej pracy, z efektów uczniów, z tych, którzy potrafią uczyć się ze mną, którzy chcą uczyć się ze mną. I no jest to dla mnie ogromna satysfakcja i motywacja do działania. Mam nadzieję, że zmotywowałam Cię do nauki. Pamiętaj, że język, nawet jeśli go nie lubimy, traktujemy jako narzędzie. Po to się uczysz, żeby umieć. Nie po to, żebyś dostał jakąś ocenę. Ocena to będzie produkt uboczny, jeśli chodzisz do szkoły i potrzebujesz. Ale jeśli chcesz się nauczyć języka, to ocena jest Ci w ogóle niepotrzebna. Efekt się liczy. Nie bój się mówić. Dużo osób boi się po prostu mówić w języku. Trzeba po prostu zacząć. Zrób ten pierwszy krok, naucz się pierwszych czasowników, pozwól sobie wytłumaczyć, zrób ćwiczenia. To, co usłyszysz, napisz, powtórz. Wtedy zapamiętasz w 98-9%. Jeśli powtórzysz to jeden dzień, drugi dzień, za tydzień, na pewno zostanie Ci w głowie. Jest kilka rzeczy, których trzeba się wyuczyć tak na 100%, żeby później do tego nie wracać. Te wiadomości mają być po to, ażeby się później wykorzystał w języku mówionym oczywiście, ale także w swojej pracy. Język jest takim narzędziem, z którego zawsze będziesz korzystał i nigdy na tym nie stracisz. To, co masz w głowie, nigdy tego nie utracisz, nikt Ci tego nie zabierze. To będzie tylko procentowało w przyszłości. W zależności od tego, gdzie będziesz pracował, czy to będzie zagranica, czy to będzie Polska. Jeśli umiejętności nabędziesz, wtedy możesz tylko uzyskać profity z tego względu. Jeśli podobał Ci się ten materiał, bardzo proszę o to, żebyś udostępnił. Może są osoby, które jeszcze nie słyszały, a które szukają drogi, które potrzebują może do pracy motywacji, może potrzebują do pracy języka niemieckiego. Może kiedyś się tam uczyły, ale gdzieś tam zostało pogrzebane. Może warto wrócić do tego i odgrzebać. Przecież to wszystko jest gdzieś tam w mózgu złożone. Zachęcam Cię do tego, żeby nie rezygnować. Jeśli się już zacząłeś kiedyś uczyć niemieckiego, musisz znaleźć porządną motywację do tego, aby odkopać te wiadomości, pogłębić, powtórzyć i korzystać z nich. Jeśli chcesz się ze mną uczyć, śledź mój fanpage. Postaram się, staram się, ciągle rozwijam się. Zostań ze mną.
Cześć.